Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku kupimy sobie 30 stopni karnetu bojowego i odblokujemy nowego zadymiarza Bustera. Dodatkowo postaramy się dzisiaj wygrywać gierki używając Ultimate Ataku, dzięki któremu Buster tworzy tarczę i odbija ataki przeciwników. Więc można powiedzieć, że w dzisiejszym odcinku będziemy trollowali innych graczy. Chciałem was poinformować, że powracamy z serią, w której rozdaję wam mega boxy za to, że osoby kupiły coś z kodem Farel w sklepie Brawl Stars. Jeżeli robicie jakieś zakupy, nagrywajcie krótkie filmiki, podsyłajcie na mój email kodfarel@gmail.com, a jeżeli twój krótki film pojawił się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygrałeś megaboxa. A dokładnie kod PSC, za którego megaboxa będziesz mógł sobie kupić. Jeżeli uważacie, że fajnie, że te konkursy powracają na kanał, zostawcie łapkę w górę, jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał, a teraz poleci szczęśliwy zwycięzca, który zgarnia megaboxa. Okej, moi kochani, zaczynamy. Sprawdźmy na początku, co mamy w sklepie. Odznaki, czy coś jest za darmo? No oczywiście, że nie ma nic za darmo. Za darmo to Boligardo, pamiętajcie, moi drodzy. Odbieramy sobie punkty do tary. Lecimy oczywiście na sam koniec. Wpisujemy kod twórcy Farel. Pamiętajcie, zanim kupicie gemy, piszcie kodzik Farel. Będę mega wdzięczny, was nic nie kosztuje, a mi naprawdę sporo pomaga, także dziękuję każdemu za wsparcie. Może zanim kupimy karnet, wszystkich aktywnych graczy, którzy grają w Brawl Stars, zapraszam do mojego klubu The Farel Team. Wbijajcie, jeżeli jesteś aktywnym graczem, no to możesz zasilić moje szeregi. Od razu zakupujemy sobie gemy, a będziemy potrzebowali ich dosyć sporo, więc kupimy sobie ofertę za 300 zł. Więc teraz każdy z was po 3 razy łapkę w górę klika, bo 300 zł wydajemy na Brawl Stars. Zakup został pomyślnie sfinalizowany i na moje konto wpada 900 gemów, 950 gemów. Od razu wybieramy sobie karnet zadymiarski. I voila, mamy to. Od razu odbieramy sobie tandetną Penny. Mega śmiesznie nazywa się ta postać, ale jej mortar jest przekozacki. Za chwileczkę sobie ją też przetestujemy. No i co, moi drodzy, zanim kupimy kolejne poziomy, a musimy kupić ich aż do poziomu 30, żeby odblokować nowego zadymiarza Bustera, zagrajmy sobie faktycznie meczyk nową Penny. Sprawdźmy przy okazji, który to już jest skin do Penny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Piąty skin do Penny, nieźle. Lecimy ze starciem solo. Jaką mam mapę? O, ta mapa jest całkiem spoko dla postaci na daleki dystans, więc ja od razu cisnę chyba na środek, bo tam jest najwięcej skrzynek, a powinienem je szybko otworzyć, jak są trzy w rzędzie, tak jest. Uwaga, raz, dwa, trzy. Już dwa power cubesy są na moim koncie, teraz będzie trzeci. Dobra, co to jest za skrzynka? O, Jessie w krzakach. Dobra, raz. Za mało, za mało, za mało mam, kurczę, amunicji. Nie porobię jej, więc uciekam. Dobra, dostała raz. Ktoś jeszcze raz? Dwa. Skrzynki są tutaj wyzbierane, więc ktoś tu się chowa. Jest i szelka. Muszę ją trafić, żeby mieć ulti. Mamy ulti. Rzucam tu mortara. Takiego taktycznego. Niech obija tą szelkę. No, no, dawaj, moja droga. Leżysz. Rose'a 6! Dobra, to niech ta szelka bije tą Rose'ę. Ja wolę tą Rose'ę sam pokonać. Damy jeszcze tutaj beczkę taktyczną, żeby mi nie podchodziła. Dobra, pada! Łatwo! Raz, dwa, trzy. Padaj, 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 padaj. Podpaliłem ją? Podpaliłem. Ale ten mortar jest dobry. I zobaczcie, jak on fajnie wygląda. Jest takim shopem praczem ze śmietnika. Zarąbiście. Dobra, dobra, leży. Mamy Jessie. Tą Jessie, z którą walczyłem. Raz, dwa, trzy. Padam! 617 HP, najgorzej. Ale i tak, drugie miejsce, GG. Mega fajny skinek, więc każdemu polecam karnecik na ten sezon. No dobrze, moi drodzy, kupujemy teraz stopnie. Jest też mega box, którego sobie odpalimy za chwileczkę. Mamy też pakiet odznak, więc otwieramy pakiet odznak, a w środku, wow! Legendarna naklejka Leona. Jest też Stew i Rico, więc nieźle. Dużo punktów mocy będzie. 17 poziom. Lecimy dalej. Nowy spray, co to jest? A, pociąg. Bo ten sezon się nazywa Stacja Widmo. Sorry, Kuba, ale teraz nie pogramy. Na chwilę obecną odblokowywuję nowego zadymiarza. Nie gadajcie, że mi zabraknie gemów, bo nie wytrzymam. Jeszcze jeden stopień. Jeszcze jeden stopień. Zabrakło gemów. Okej. Okay. 20 klejnotów odblokowywuję. Kolejne 10 klejnotów, więc kolejny poziom. I kolejne 10 klejnotów, więc nice. I nie gadajcie, że mi braknie. Tak! Zabrakło mi klejnotów. Dobra, to dobijmy szybko ten level. Moi drodzy, dobiłem kolejny poziom, więc odblokowywujemy nowego zadymiarza. Raczej to wy go odblokowywujecie, zostawiając łapkę w górę, więc na 3-4 klikamy. Raz, dwa, trzy i mamy to! Moi drodzy państwo,
kolejny chromatyczny zadymiarz. Enjoy the show. Buster obsługuje projektor w kinie i zna na pamięć wszystkie ulubione filmy akcji. Marzy, by pewnego dnia zostać gwiazdą własnego filmu. Sprawdźmy sobie na początku nowego zadymiarza. Punkty życia 5600, szybkość ataku szybka, obrażenia 1700, zasięg normalny, szybkość przodowania normalna, super atak, obrażenia 800 i zasięg krótki. Wybieramy zadymiarza, mamy oczywiście pod niego od razu misję, ale my jeszcze w niego wpakujemy punkty mocy. Wybieramy punkty mocy i uwaga, gdzie jest nasz zadymiarz? Czekajcie, to nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu i jest Gale, Serge, Colette, co jest? Ravs, Lu. Ej, moi drodzy, dlaczego ja nie mogę załadować punktów mocy nowego zadymiarza? Spójrzcie na to, skończyli się zadymiarze, a ja nie widzę nowego zadymiarza, Bustera. Co jest? Jakiś bug w Brawl Stars? O co chodzi? Odblokowałem zadymiarza, a nie mogę wpakować jego punktów mocy. No dobra, to może na chwilę obecną zostawmy to tak jak jest i zagrajmy sobie meczyk i zobaczmy, czy po meczu będę mógł dodać sobie punkty mocy. Lecimy. No i dobra. Ludzie będą w szoku, że ja gram nowym zadymiarzem. Chodź, 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 Jackie. Raz, dwa, trzy. Leżysz, moja droga. Postaramy się teraz ostatniego zadymiarza zabić odbiciem naszej tarczy. Bo jak dobrze wiecie, albo nie wiecie, ja wam teraz opowiem, na czym on polega. Buster przed sobą tworzy tarczę, od której damage się odbija. Więc postaramy się pokonać tak ostatniego zadymiarza. A im nasza postać dalej stoi, tym zadaje mniejszy damage. Im bliżej, tym większy. Tak jak w przypadku Bulla. Tylko tutaj nasz laser jest wielkości ataku Franka. 11 power cubesów. Szukamy oponenta, który się rozbija o moją tarczę. Jestem mega ciekawy, jaki zadymiarz ostatni został. Fajnie by było, jakby to była jakaś taka postać, która ma mało HP, typu Piperka. To będzie 8-bitowiec? Jest! 8-bitowiec, patrzcie na to! Dawaj, mordo! Atakuj! Tarcza! Odbijasz siebie ataki, zobaczcie na to! No ale on chyba w ten sposób nie zginie. Dobra, dobijamy go i lecimy z kolejnym meczem, bo to jest jakiś zwykły bocik. I mam nadzieję, że tym razem nie będę grał z botami, więc od razu cisnę na sam dół po największą ilość skrzynek. Tam sobie szybko też nabiję ulta. Boom, boom, boom. I jeszcze jeden strzał. Ale kozacko szybko się otwiera skrzynki tym zadymiarzem. Jest i Jesse. Raz, dwa, była raczej sobie Jesse. Lecimy od razu na górę, bo tam jeszcze był też jakiś oponent. Będziemy mieli kolejne tutaj skrzyneczki, cyk. 8 power cubesów i po 3600 bije. Dobra, leżysz, chłopie. On walczy tutaj z kimś? O co tutaj chodzi? Jest ktoś tutaj. El Primo na AFK. Patrzcie, uciekł mi. Dobra, lecę po niego. O, jest jakiś zadymiarz, Olivia. To na pewno nie jest bocik. Dobra, Barley leży. Kroję te power cubesy. Daję ulta, patrzcie na to. Zabije się sama, czy nie? Zabiła się sama, czy wy to widzieliście? Sorry, Oliwka. Ale z pewnością nie znałaś ultimate ataku nowego zdymiarza. Chcesz ze mną wojować? Chodź, jeden power cubes masz, stary. Raz. Dwa. Trzy. 250 HP. Czekamy na niego. Od razu mówię, moi drodzy, że ultimate atak Bustera nie odbija wszystkich pocisków, które lecą na nas z nieba. Więc pamiętajcie o tym. Dobra, podchodzę do niego i daję ulti. Dawaj, dawaj, atakuj. Dobra, uderzę go raz i teraz ult. O, odepchał i anulował mój ultimate attack. A to jest jakiś bocik, więc wyjaśniamy go. Nie udało mi się zabić ostatniej osoby ultimate atakiem, więc na razie to będzie na tyle. Idźmy sobie zobaczyć, czy możemy wpompować w niego punkty mocy. Punkty mocy. I uwaga, czy jest już nowy zadymiarz? Moi drodzy, ja albo jestem ślepy, albo faktycznie nie mogę wpakować do niego punktów mocy, które odebrałem w karnecie. Co jest? Otwórzmy sobie na przykład dużą skrzyneczkę. Która małą. Tak, żebym trafił punkty mocy do nowego zadymiarza. Poprzedni sezon. Mam troszeczkę tych skrzynek do otwarcia. O, były punkty mocy do Bustera. Plus 12, dobra. Ale jak widzicie, nie mam dalej odblokowanego nowego zdymiarza w zakładce, gdzie mogę dodać punkty mocy. Mam nadzieję, moi drodzy, że w ostatnim meczu uda mi się pokonać ostatnią osobę, odbijając jej atak. Więc fajnie by było, jakby na sam koniec została jakaś taka postać, która atakuje na daleko. Wtedy to będzie efektowne. Na przykład Brock jakby we mnie strzelił i ja bym jego atak odbił, to by było mega fajne. Mamy Tarkę. Mamy też Otisa. Raz, dwa, trzy. Leży Otis. Mamy też Max. Dawaj, dawaj, Max. Łatwo z tobą. Łatwo z tobą, mordeczko. Okej, okay. I kto nam został na koniec, żeby go w ten sam sposób pokonać? O kurczę, Bonnie.
Kto nie widział odcinka, jak Bonnie została usunięta z gry, może wbić na poprzedni odcinek z Brawl Stars. Okej, okay. Ładny zwód, Farel. Teraz tarcza, dawaj, jeszcze raz! Atakuj! Okej, okay, zwód jeden. Drugi zwód, pięknie. Czytam ją jak książkę, moi drodzy. Tarcza, tarcza, tarcza! Nie! Nie udało się w ten sposób ją pokonać, ale było ciężko. Na szczęście udało nam się w ten sposób pokonać Max, więc jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli wytrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu: jest afera, chcę odblokować Bustera. Zostawcie łapeczkę w górę. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. I pamiętajcie, że jeżeli robicie jakieś zakupy w sklepie Brawl Stars, wpisujcie kodzik Farel, nagrywajcie krótkie filmiki, podsyłajcie na mój e-mail, który znajdziecie w opisie. Na dzisiaj to było tyle. Trzymajcie się, hej!